Widzę żołnierza. Biegnie przez zasieki, biegnie przez lasy i przez chaszcze. Pociski świszczą tuż przy jego uszach. Rykoszety odbijają się od kamieni. Slalomem omija kratery, które co rusz od wybuchów powstają przy jego nogach. Kawałki ziemi sypią się na niego, a on biegnie dalej co sił. Przeciwnik chce zatrzymać jego bieg, ale on się nie przejmuje. On biegnie dalej. Biegnie, bo ma bardzo ważny cel. Niesie ważną depeszę z dowództwa. On biegnie przekazać ją żołnierzom ze swojej drużyny. On wie, że na wojnie czasem jedna depesza decyduje o losach drużyny. Czasem od jednej depeszy zależy życie całego wojska. Dlatego tak bardzo mu zależy, aby przekazać wiadomość. On wie, że nie może się poddać. Ryzykuje swoje życie, aby odmienić los swoich kompanów. W końcu dociera do swoich ludzi. Ostatkiem sił wspiera się na pniu drzewa. Widzi swoją drużynę i zaczyna przekazywać im ultraważną depeszę z dowództwa. Ale nagle on orientuje się, że to nie jest pień drzewa, a drewniana kazalnica. On orientuje się, że nie biegł przez pola i zasieki, tylko tak mocno przeżywał ten czas przed swoją usługą, jakby był na wojnie, pod obstrzałem nieprzyjaciela. A ta walka to był tylko czas oczekiwania na jego usługę za kazalnicą. Tak kaznodzieje mogą się czuć podczas przygotowań i tuż przed wyjściem za kazalnicę. Witam Was w nowym odcinku Wspaniałości z Nieba. A dzisiaj podzielę się wskazówkami dla osób, które służą z kazalnicy lub które chciałyby służyć w ten sposób, ale jeszcze nie są gotowe. Kiedy zacząłem wychodzić za kazalnicę, zmagałem się z silnymi atakami i pociskami, które robiły wszystko, aby mnie zatrzymać. W tym odcinku dowiecie się, co mi pomaga w tej służbie. Kiedy trudno znosiłem czas przed usługą, to w komorze modlitewnej modliłem się do Pana i wzmacniałem się w Panu. Wtedy przyszedł do mnie obraz biegnącego żołnierza, robiącego uniki przed pociskami i przed wybuchami. To był obraz żołnierza, który się nie poddaje. Modliłem się, chodząc w kółko i walecznie wyobrażałem sobie, że jestem jak taki żołnierz, który biegnie przekazać ultraważną depeszę, który nie boi się tych wybuchów pod nogami i który nie boi się tych świszczących pocisków koło uszu. Wczuwałem się w rolę. Wyobraziłem sobie, że moi kompani są w potrzasku, że są smutni, a może idą w złym kierunku, a ja zostałem posłany z depeszą, która ma ich uwolnić ze strachu, z łańcuchów kłamstwa i tak dalej. Jak to na wojnie, pociski będą latać, będą wybuchać, ale ja mam biec do celu. Doszedłem do wniosku, że mam słowo do zboru czy do jakiejś grupy ludzi, więc trzeba to przekazać, bo ta depesza może ich uratować. Żołnierz nie skupia się na sobie, nie kalkuluje, czy mu się to opłaca, tylko biegnie, ile ma sił w nogach, aby dostarczyć depeszę. I tak samo ja wczuwam się w ten bohaterski bieg. Skupiam się nie na pociskach, a na celu, żeby bracia i siostry usłyszeli depeszę. To jest moim celem nadrzędnym. Zależy mi, żeby razem z tą depeszą otrzymali Boże pocieszenie, dotknięcie, uwolnienie z kłamstwa, a może napomnienie służące ku czemuś dobremu. Miłość usuwa strach, więc skupiam się na celu, na drugim człowieku, a nie na atakach. Depesze mogą być różne. Mogą być w stylu: bitwa jest wygrana, radujcie się, nie musicie się ukrywać, nie musicie się bać, wyjdźcie z okopów. A może być depesza w stylu: jesteście w złym miejscu, zawróćcie, idziecie w złym kierunku, grozi wam śmierć, musicie zawrócić i wybrać inną drogę. No więc depesze mogą być różne, ale wszystkie są ważne i warto je przekazywać. Myśl w ten sposób przed każdą Twoją usługą.
Ten obraz będzie ci pomagać. Nawet jak strach będzie przychodzić, to trzymaj się tego, że ty jesteś tym żołnierzem, który niesie tą ultraważną depeszę z dowództwa. Mnie to zawsze pomaga. To pomaga też zrozumieć, że są ataki, że wróg nie chce, żebyś dostarczył depeszę. To jest oczywiste. Wróg chce ci przeszkodzić. Dlatego nie skupiaj się na atakach, a myśl o celu, że możesz pomóc braciom i siostrom. To jest ważne, aby przyświecała nam miłość w służbie. Żeby nie być tylko teoretykiem, opowiem świadectwo jednego z chyba moich najtrudniejszych chwil w kaznodziejstwie. 4 lata temu odbywała się kilkudniowa konferencja chrześcijańska w Bieszczadach, w Woli Piotrowej. Taka była wola Piotra, aby pojechać na konferencję do Woli Piotrowej. No i niespodziewanie zostałem poproszony tam, abym na tej konferencji podzielił się swoim świadectwem nawrócenia. 500 ludzi na sali, wszyscy pastorzy z okolic. No wiadomo, że człowiek chce usłużyć jak najlepiej. Byłem początkującym kaznodzieją i byłem i miałem znaki zapytania, no bo to, bo też przyzwyczajony byłem do ogłoszenia trzymając mikrofon w ręku, mogłem sobie swobodnie chodzić, a tam właśnie była ogromna kazalnica, mikrofon na statywie, więc czułem się tam skrępowany z tego powodu między innymi. No w tej kwestii musiałem jeszcze dodatkowo wyjść ze strefy komfortu. Stres był, ale mimo wszystko motywujący do działania, a nie paraliżujący, więc w sumie okej. Ale niestety na tym się nie skończyło. Byłem w trakcie biegu przez zasieki. Nie było tak źle, ale nagle zaczął do mnie strzelać większy kaliber. Dosłownie parę minut przed moim wejściem zaczęło mnie mocno boleć oko. Tak jakby mi coś wpadło do oka. Bardzo silny ból, ale aż nie potrafiłem na milimetr ruszyć okiem. No wiadomo, jak się głosi, to się to, no to się spogląda w jedną stronę, w drugą, aktywnie, oczy pracują. No pierwsza myśl, no to już koniec. No, trzymałem się za oko i zaczynałem się modlić. No Boże, jak ja to zrobię? Jak ja za tą kazalnicą będę usługiwać? No, nie miałem żadnych notatek, ból odwracał moją uwagę. Bardzo obawiałem się, że nie dam rady żadnego zdania wypowiedzieć, że będę dukać, stękać i że nic z tego nie będzie. Z bólem, dosłownie z bólem szukałem wzrokiem pastora, który mnie poprosił o usługę, żeby mu powiedzieć, jaka jest sytuacja i że nie dam rady. Zacząłem jeszcze trzeć oko z nadzieją, że to pomoże, ale nic to nie dało, jeszcze tylko sobie podrażniłem to oko. Mówca za kazalnicą już kończył swoją wypowiedź i ja zaraz miałem wejść. No i to była bardzo, bardzo zła chwila dla mnie. Ale w tej beznadziei powiedziałem Bogu, że zaufam mu. Poproszono mnie o usługę, no więc zadanie wykonam. I przypomniałem sobie obraz z frontu. Przecież niosę ludziom ważną depeszę, która może ich podźwignąć, która może dać zachętę. No i tego się uchwyciłem. Dodatkowo dodałem sobie otuchy, mówiąc Bogu, że właściwie oczy nie są mi potrzebne do podzielenia się świadectwem. Wystarczą mi usta. Najwyżej będę się dziwnie trzymać za oko, najwyżej się zbłaźnię, trudno, niech się dzieje Twoja wola, Panie. Mam w sobie depeszę i chcę przekazać ją ludziom. To jest moim celem. Czułem się totalnie słaby, taki pokonany, zdeptany, ranny, bezsilny. Wyszedłem niepewnie za kazalnicę z podkulonym ogonem. Ale jak tylko dotarłem za kazalnicę, jak tylko otworzyłem usta i zacząłem mówić, ból całkowicie ustąpił. Całkowicie. To było ponadnaturalne doznanie. No bo nieraz coś wpadło mi do oka. Jak człowiek tarł to oko, no to było jeszcze gorzej. Nawet jak już rzęsa czy paproch wyleciały, no to oko nadal jeszcze mocno bolało przez jakiś czas, bo było mocno podrażnione. No teraz też podrażniłem to oko, ale zacząłem mówić świadectwo i ból totalnie odszedł i w spokoju mogłem skupić się na historii mojego nawrócenia, a nie na tym bólu. Była to dla mnie taka nagroda, że dotrzymałem słowa, że nie poddałem się, doszedłem do tej kazalnicy i że tą depeszę wygłosiłem, a ludzie mogli być zbudowani. Dostarczyłem ważną depeszę do końca. Pociski strzelały,
Można by rzec w sumie, że no nawet jeden z tych pocisków trafił mnie w oko i powalił mnie na łopatki. Chciał mnie powstrzymać, ale podniosłem się. Dobiegłem do kazalnicy, depeszę dostarczyłem, zadanie wykonałem. Bardziej skupiałem się na celu usługi, a nie na sobie. Skupiłem się na braciach i siostrach, a nie na tym, co po drodze może mnie spotkać. Kaznodzieja mający słowo do przekazania jest jak żołnierz, który biegnie przez pole walki z ultraważną depeszą dla swoich kompanów. Zobrazowałem wam, jak może wyglądać etap oczekiwania do wykonania naszej usługi za kazalnicą. Czy to kazanie, czy słowo wstępne, czy może krótkie modlitwy, nie ma znaczenia. Cokolwiek to jest, pamiętaj, warto przetrwać ten okres napięcia i oczekiwania na tą usługę. Myśl, że masz ultraważną depeszę od Boga i ona powinna trafić do żołnierzy w Panu. Od tego może zależeć życie twoich braci i sióstr. Pamiętaj o tym. Jak nie przekażesz depeszy, to ona nie wykona swojej pracy. Jak przekażesz ją, no to może ona uwolnić ludzi z kłamstwa, może posilić, pocieszyć, skorygować brata czy siostrę. Przypomnij sobie filmy wojenne, jak ludzie biegli wśród strzałów, bo mieli do przekazania depesze. Pamiętasz film na przykład Szeregowiec Ryan? Wczuj się w tę rolę, wczuj się w rolę, biegnij do przodu z depeszą. I kiedy przychodzi czas, że masz coś wygłosić, kiedy pojawia się stres, lęk, zniechęcenie, to przypomnij sobie, że jesteś jak żołnierz, który bohatersko biegnie przez tereny wroga, aby za wszelką cenę dostarczyć tą depeszę. Wiesz, dlaczego dzisiaj odbywają się biegi związane z maratonami? Tak zwane maratony, tak? No na pamiątkę kuriera to się odbywa, który biegł około 40 km z ważną depeszą do swoich ludzi. On za wszelką cenę chciał przekazać dobrą nowinę swoim ludziom, że bitwa się skończyła, że Ateńczycy zwyciężyli. Gdyby tego nie przekazał, to jego ludzie umieraliby ze stresu, umieraliby z niepewności, jakie są losy bitwy. Nie wiedzieliby, czy mają się ewakuować, czy grozi niebezpieczeństwo. Ale kurier dostarczył tą ultraważną depeszę i lud mógł się radować. Miłość do ludzi dawała temu kurierowi skrzydeł i biegł przez 40 kilometrów. Cel i miłość do ludu były silniejsze niż bóle związane z tym biegiem. W Biblii również znajdziemy podobne sytuacje. Znajdziemy mężów bożych, którzy przekazywali depesze, ultraważne depesze. Mojżesz miał depeszę do Faraona. Jonasz miał depeszę do mieszkańców Niniwy. Jezus również przekazywał depesze, ultraważne. A potem jego uczniowie je przekazywali. Więc dzisiaj my też je przekazujemy. Czasem od dostarczenia jednej takiej wiadomości zależy życie całego wojska. Więc bądź jak ten maratończyk, nie bój się. Bądź jak ten kurier, który biegł, aby przekazać słowo prawdy. I niech to słowo uwalnia ludzi. Bądź jak ten żołnierz. Bądź jak ten żołnierz, który ma ultraważną depeszę do swoich ludzi, aby ich uratować. Bądź jak żołnierz, który mimo trudu robi wszystko, aby przekazać ważną depeszę. Nie poddawaj się. Służysz w zborze? Masz zielone światło, aby wejść za kazalnicę? To wykorzystaj to. Nie bój się i przekazuj ważne depesze. Chcij pomóc swoim duchowym kompanom i niech miłość do nich napędza twoją służbę, a wtedy pociski i przeszkody nie zatrzymają cię. Z mojej strony to wszystko. No ja właśnie też dotrwałem właśnie do końca biegu, nagrałem tą depeszę do was, więc niech teraz idzie ona w świat. Amen. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Pa.